Witam, tu Aristeo na szlaku wielkiej przygody. Ustaliłem, że aby zdobyć brakującą część Ręki Bogów, muszę udać się na południe, aby odnaleźć pewną wioskę rybacką, która podobno została zniszczona. Ale może coś tam odnajdę. O, tu jest coś ukryte jest. A, złoto. Co naprowadzi mnie na trop brakującej części. To jest jaskinia. Tak. Zobaczmy, kto tu się ukrywa. O! Jak ja już dawno ich nie widziałem. A, nie będę się z każdym bił. Postaram się znaleźć możliwie najkrótszą drogę. Oni znani są z tego, że doskonale sobie radzą, jeśli chodzi o uniki. Jak widać, nic się nie zmieniło. O! Zbliżenie. No tak, ale tu jest za ciemno, żeby się mu dobrze przyjrzeć. Może go podciągnę tutaj. Ale nie, no w zasadzie to ja jestem z tym źródłem światła. Haha. Troll jaskiniowy. No. No i ty też masz tak zrobić. Masz upaść dokładnie tak jak ja. O. Widzisz? Chcieć to móc. Jakaś większa grupka. Może ich obejdę bokiem. Dokąd mnie doprowadzi ta odnoga? Jeszcze się jeden wobec nas, ale tam widzę, że jeszcze jeden jest. A czy tu coś jest wartościowego? Nie za bardzo. No co to za lak? Miejsca coś jest. No to są niestety, ale tylko pieniążki. Wygląda na to, że ta jaskinia miała kilka odnóg. Po prostu wybrałem jedną z nich. Ale gdybym poszedł inną drogą, to też bym doszedł do tego miejsca.
kolejny troll. Czekaj, bo ja muszę jeszcze... O! No przecież nie odmówię trucizny takiemu miłemu panu jak ty tutaj. Nie ma trucizny, nie ma zabawy. Okej. O, jest mak, jest zabawa. O, i mamy awans. Tak, tradycyjnie na razie jeszcze zdrowie. Też wydaje mi się to dosyć ważne. Tutaj oczywiście topór. Tak, a tu... Celność, a... O, no, celność. Bo on działa na każdą broń, więc tym bardziej jest to coś bardzo, bardzo pożądanego. Oczywiście zaczynamy od inteligencji. Powoli przechodząc w stronę pracowników fizycznych. No, o tobie nie mógłbym zapomnieć. Oj. Większa grupka. Tak, tradycyjnie. Inteligencja. Może ich obejdę? No. Zali, gdzie jest ta kryjówka? O! No? Jeszcze jeden miły troll jaskiniowy. Jaki twardy się zrobił. Tak, ale na taką skoczną pchełkę jak mój bohater, to raczej on nie ma wielkich możliwości. No. Czyżby wyjście? O, tu coś jest. Ale sam. Może byś tak nie zbierał wszystkiego, co zobaczysz? Teraz zaczniesz narzekać, że masz pełno w plecaku. Naprawdę to też potrzebujesz? Przez pomyłkę wziąłem, no. Nie no. Myślałem, że tu jest przejście, to jednak trzeba będzie tam na dół iść.
jeszcze. Ale że już troszkę długo gram, więc zrobię się bardziej wybredny. Naprawdę to też potrzebujesz? Tak, żeby nie powiedzieć, co z tobą zrobić. Okej. Leje jak z cebra. Mężny człowiek nie obawia się byle mrzawki. Pięknie to wygląda. Ty nie nabawisz się siniaków od deszczu. Oj, niedługo dotrzemy do wioski rybackiej. Tam będziemy mogli przeczekać ulewę. Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że w kolejnym dotrzemy już do rybackiej wioski. Trzymajcie się.